Pani to nazwa dialektu zaliczającego się do indoaryjskiej grupy języków indoeuropejskich. W tym języku spisano nauki Buddy zawarte w Tipitace, trójkoszu kanonu pism buddyjskich. Pali dosłownie oznacza szereg lub wiersz. Teksty w języku palijskim spisywano w różnych okresach oraz dostosowywano do miejscowych form transkrypcyjnych. W dzisiejszych czasach buddyści na Sri Lance i w Azji Południowo-Wschodniej używają własnych alfabetów do zapisywania tego uniwersalnego, kanonicznego języka Theravady. Palijski to język sztuczny, ustandaryzowany, który w swej pierwotnej, nieznanej obecnej formie służył do ustnego przekazu dhammy. Buddha sprzeciwiał się tworzeniu usystematyzowanych zapisów i uniformizacji, gdy chodziło o przekazywanie jego nauczania. Co ciekawe, to dzięki unormowanemu palijskiemu udało się ocalić nauki Buddy. Także ten ustęp, który wskazuje, by tego nie robić. Palijski był językiem mówionym. Nie miał zatem własnego alfabetu. Gdy Tipitaka została po raz pierwszy utrwalona w piśmie przez lankijskich mnichów, którzy notowali zapamiętane słowo we wczesnym piśmie Brahmi, nadal nie było oficjalnej transliteracji. W późniejszych czasach każdy kraj używał własnych alfabetów do zapisu Dhamma Vinaya. Tak więc czy Tipitaka zostanie zapisana alfabetem khmerskim, tajskim, birmańskim, Devanagari, czy alfabetem łacińskim, to nadal będzie to zapis tego samego języka, ale w różnych transliteracjach. Nie ma także oficjalnej wymowy języka palijskiego, aczkolwiek istnieją pewne ogólne przyjęte zasady. Język ten zmieniał swoje brzmienie, ponieważ przez wieki asymilowały go różne kultury i ludy. Dlatego dziś pojawiają się poważne problemy z odczytywaniem klasycznych tekstów Theravady. Palijski jest językiem indoeuropejskim. Występują w nim długie i krótkie samogłoski, podwójne spółgłoski i wiele innych, których brzmienie może wydawać się czasem dziwne. Jednak istnieje wiele podobieństw gramatycznych czy słowotwórczych, jak chociażby w słowie Buddha i polskim słowie budzić, które mają wspólny rdzeń i to samo znaczenie. Podobnie jest z setkami innych słów, które Polakom mogą brzmieć bardzo znajomo. Dlatego też poprawny zapis i wymowa są tak istotne. Nieużywanie znaków diakrytycznych w palińskim jest tak samo błędne, jak niepisanie poprawnie ogonków w języku polskim. Oczywiście możliwe jest odczytanie tak zapisanego tekstu, ale czasem może dojść do sporych nieporozumień. Na przykład wtedy, gdy w tekście będzie często używane słowo bala, które bez zróżnicowania go sposobem zapisu może spowodować całkowity brak zrozumienia znaczenia i kontekstu, ponieważ może się ono odnosić do palijskiego słowa bala, oznaczającego siłę, moc, lub baala, co znaczy głupiec. Warto więc poprawnie zapisywać i wymawiać palijski, by mocując się z ortografią nie wyjść na głupca. Oczywiście nie ma przymusu wymawiania palijskiego prawidłowo. Można czytać w spolszczony sposób. To tak jak z medytacją. Można praktykować tak, jak się uważa, ale można też praktykować prawidłowo. Poprawna wymowa palijskiego może psuje rytm polskiego i reguły wymowy. Jest to również pewnego rodzaju przywiązanie do martwego języka, czemu Budda był przeciwny. Mimo wszystko, w tej i kolejnych częściach będę starał się wymawiać palijskie słowa zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami. Buddyści często używają słów zapożyczonych z sanskrytu, takich jak karma, dharma, nirwana. Wynika to z różnic pomiędzy szkołami buddyjskimi, związanymi z tym, czy za swój język kanoniczny uznają palijski czy sanskryt. Używanie terminów pochodzących z języka pali, a więc kamma, dhamma, nip. Bana jest charakterystyczne dla szkoły Theravady. Niektóre słowa używane przez Theravadinów mają swoje lokalne źródła, na przykład formy grzecznościowe zwracania się do mnichów, takie jak Ajahn, będące słowem tajskim, lub Sayadaw, które to słowo pochodzi z języka birmańskiego, o czym warto pamiętać. Do mnicha najlepiej zwracać się po palijsku, mówiąc Bhante, czyli czcigodny, ale nigdy Abuso, bo znaczy to bracie,
a tak mówią wyłącznie mnisi starsi rangą do mnichów będących niżej w hierarchii. Buddyści zwykle mawiają 3 razy sadhu, sadhu, sadhu na zakończenie mowy dhammy oraz w ramach podzięki. Oznacza to dobrze, czasem proszę, ale zwykle jest formą grzecznego oznajmienia, że podobało nam się i jesteśmy wdzięczni za to, co inni zrobili i czego dokonali. Jest to więc praktyka mudity, współradości. Pewnego razu dwaj bracia, Yamelu i Tekula, urodzeni w bramińskiej rodzinie, obdarzeni wyrafinowaną mową i ponadprzeciętną elokwencją, zbliżyli się do Buddy mówiąc: Błogosławiony, obecnych jest tu wielu mnichów, o różnych imionach, pochodzących z różnych klanów, z różnych klas społecznych, którzy wstąpili do mnisiej Sanghi z wielu różnych rodzin. Przeinaczają oni słowa Buddy na swoje własne dialekty. Dlatego czcigodny proponujemy ułożyć słowo Buddy w Chandy. Budda zganiał ich, odrzucając ich propozycję, ponieważ układanie jego słów w Chandy nie byłoby z korzyścią dla zwykłych ludzi. Zatem zwracając się do całego zgromadzenia mnichów, błogosławiony wydał następujący zakaz, który obecnie stanowi regułę Winaj. Mnisi, słowo Buddy nie powinno być układane w Chandy. Ktokolwiek będzie tak postępował, winny będzie występku nieodpowiedniego działania. Dukkata. Mnisi, zezwalam wam poznawać słowo Buddy w swoim własnym dialekcie. Theravada Vinaya Pitaka Kuddakawatukandaka. Czołem, Piotr Jagodziński z tej strony, naczelny portalu sasana.pl. Serdeczne dzięki za oglądanie filmów na naszym kanale. Jeśli chcielibyście poczytać więcej artykułów lub dostać darmową książkę z projektu Dhamma Dana, wejdźcie na naszą stronę, link w opisie. Ogromne podziękowania dla naszych patronów, którzy wspierają nas na portalu patronite.pl. Wielkie sadhu i ukłon w waszą stronę. Jeśli chcielibyście nas wesprzeć, wejdźcie na stronę patronite.pl/sasana.pl. Oczywiście zasubskrybujcie nas i włączcie powiadomienia, jeśli podoba się wam to, co dla was robimy.